Clean is good, sanitized is better. Szanowni Państwo, jutro przed GKS-em Tychy pierwsza bitwa w fazie play-off. W czwartek nasi hokeiści będą mogli liczyć nie tylko na solidne wsparcie kibiców, ale i także wojska. W tej części konferencji chciałbym przywitać trenera GKS-u Tychy Andrzeja Sidorękę oraz napastnika Szymona Marca. Witam. Nie wiem, trenerze, czy Szymonowi spodoba się to stwierdzenie, natomiast w hokeju mówi się, że tytuły wygrywa się defensywą. GKS Tychy był najlepszym zespołem, jeśli chodzi o obronę w rundzie zasadniczej. Czy podobna taktyka będzie na play-offy? Kluczem będzie właśnie żelazna defensywa? No ja bym tak nie powiedział, ale my wracamy, dużo wracamy uwagi na defensywę. Важна в каждом матче это бенджи-дисциплина, это самое важное в плей-оффах. Кто это выполняет, выполняет тактическое заложение, характер барза важен каждого заводника. Ну и скутечность, важна цена, высокий кошт момента скутечность, он может быть един, чтобы мы щели брамки, также может быть една помылка, где создавать ошибкам, да, это барза важно. Да. Szymon, kilka tygodni temu poprosiliśmy o kibiców, o nagranie filmów, w których wspierają Was przed playoffami. Wiem, że wczoraj na odprawie druga część tego filmu była zaprezentowana. Co generalnie chciałbyś przekazać kibicom GKS-u Tychy i czy w szatni czuć już gorączkę playoffów? Tak, oglądaliśmy wczoraj drugą część filmików, co nagrali kibice. Na pewno czujemy wsparcie, cieszymy się, że w taki sposób chcieli zagrzać nas do boju przed playoffami. Jest to naprawdę fajne. Mamy wspaniałych kibiców i dziękujemy im za to, ale liczymy też na ich wsparcie w tej najważniejszej fazie sezonu. Także no, jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz czas dla Państwa. Poprosimy o pytania. Piotr Wilczy z Polskiej Agencji Prasowej. Mam do Pana trenera pytanie. Bo playoff to jakby gra od początku, ten sezon zasadniczy, ale czy pan jest zadowolony z tego, jak graliście w tym sezonie zasadniczym? No, ja wam chcę powiedzieć tak, z pierwszej części zadowolony, z drugiej części nie. No. I teraz przed nami playoff, no, trzeba zapomnieć o rozgrywkach, playoff to inny mecz, jak wam powiedziałem, że każdy przeciwnik chce walczyć i będzie walka w każdym meczu. I samo ważne, jak wam powiedziałem, żeby u nas była zimna krew i gorące serce. No to bardzo ważne. I mecz zupełnie inny będzie. Zakłada pan, znaczy... Я не закладаю, Чтобы наступный матч выиграть и конец. Ну. Первый и пошли далее. Ну. Z tego, nie wiem, wyboru, przydziału jest pan zadowolony? Wybrałby pan sam, gdyby pan miał wszystkich do wyboru, czy to niekoniecznie? Jak stało, tak stało. No, my nie wybierali przeciwnika. Jeszcze mam pytanie do zawodnika. Szymona. Czy to jest rzeczywiście tak, że się o tych poprzednich meczach, no bo graliście już z Sanokiem przecież 5 razy, to się w ogóle zapomina, czy się patrzy na te wyniki, jak to było? Znaczy, no tak, na wyniki na pewno nie patrzymy, ale oni dużo swojej gry nie zmienią, tak? Także no, jedynie pod tym względem możemy patrzeć na te mecze, zobaczyć, my już wiemy doskonale, co oni grają, jakie mają mocne punkty, jakie mają słabe punkty i tak jak trener powiedział, no, to będą zupełnie inne mecze. Także my nie patrzymy, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy te mecze. My patrzymy teraz na następny, kolejny mecz, który musimy wygrać. Pamiętam, że to, że bez Fucika jutro to jest jakiś problem. No wiem, że po meczu się okaże. Nie, u nas bardzo dobry bramkarzy, 2 bramkarze, także no, wszystko w porządku. No, Fucik pójść odpocznie troszkę, no, nabierze się sił. Bo na pewno pan sobie zdaje sprawę, że kibice marzą o mistrzostwie Polski. Przypuszczam, że pan też by chciał być mistrzem Polski. No, ja chcę powiedzieć, wszyscy chcą wygrać, rozumiecie? No. I będzie walka i nas czeka bardzo ciekawy play-off. No. To jest sport, jak będzie, to będzie, ale ja wierzę w drużynę, wierzę w każdego zawodnika i jak Szymon powiedział, wsparcie w kibiców czuję po pucharze i wszystkich, i działaczy, wszystkich, i my wszystko zrobimy, żeby cel nasz osiągnąć.
też chciałem pana zapytać, czy pana zdaniem, bo to chyba nie ma zdecydowanego faworyta, ale czy ta liga się... Wyrównała się liga, tak. Ciekawe grać, no, z każdym zespołem.